Kilka dni temu zmieniła Pani stan cywilny. Oczywiście bardzo serdecznie gratulujemy, ale Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy trochę podpytać. O wesele. No w ogóle przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za życzenia i w ogóle za tyle dobrych słów całej redakcji, bo już zaczęłam troszeczkę dzisiaj czytać, ponieważ ja dopiero wróciłam wczoraj wieczorem, więc nadrabiam, co tu się w ogóle wydarzyło pod moją nieobecność. I ja wiem, że w ogóle Państwo więcej wiedzą niż ja, co się wydarzyło, bo ja to dopiero dochodzę do świata żywych po tygodniowym weselu, które naprawdę było bardzo, bardzo po gruzińsku, chociaż ta szczypta polskości, która tam doszła, wydaje mi się, że to już w ogóle poszło w kosmos. Ja muszę zapytać, jak taki miks się odbywa? Wesele gruzińsko-polskie. Nigdy na takim nie byłam, prawdopodobnie nigdy na takim także nie będę, więc chętnie usłyszę, co się dzieje. No oczywiście jakby część Polska jakby to była taka najbardziej uroczysta, oficjalna, ona była się tutaj w Milanówku, ale kiedy już wieczorem siadaliśmy tego samego dnia na pokład lotu LO-723, pozdrawiamy kapitana Janusza, który dzięki Bogu natychmiast się zorientował, że grupa weselników i nowożeńców jest na pokładzie. Nie wyprosił. Nie, w ogóle był to jeden z najpiękniejszych i najbardziej takich radosnych lotów, jakie miałam. Również pasażerowie, którzy z nami lecieli, naprawdę. I były śpiewy, były tańce, było naprawdę cudnie. Także już sam początek, jakby zanim się wylądowało już w Tbilisi, już było pięknie. No i potem ten tydzień, no tak naprawdę no, sama uroczystość, wszystkie te gruzińskie tradycje, które musieliśmy wypełnić, chcieliśmy wypełnić, to się wszystko odbyło przy pięknej pogodzie, słońce świeciło, bo tutaj w Polsce byliśmy oczywiście po polsku zlani deszczem, więc tutaj moje kochane świadkowe, które mnie chroniły parasolkami, które poświęciły swoje makijaże, włosy, więc naprawdę są przekochane, Oleńka, Lenka, bardzo Wam dziękuję. No a w Gruzji? No przede wszystkim pierwsza sprawa to są odwiedziny jednej z najstarszych świątyń gruzińskich, jeszcze przed samą uroczystością gruzińską. Najstarszej świątyni w Gruzji, to jest porównywalne przez Gruzinów trochę tak jak my mamy Wawel w Krakowie, tak oni właśnie mają katedrę Sveti Tsikhovel i to właśnie tam zostaliśmy przyłapani z naszymi gośćmi przez dwóch turystów, którzy okazali się nie turystami i którzy okazali się nie robili dla siebie jakichś prywatnych zdjęć do albumu, tylko właśnie potem przekazali te zdjęcia mediom. Także dzisiaj sobie dopiero je tam skrzętnie oglądam i co tam jest w ogóle nagrane, zastanawiam się, co my tam mówimy. I co robiliście? Co my tam robiliśmy. Ale nie, no wszystko pięknie wyszło i, że tak powiem, pobiliśmy Gruzinów na głowę, jeżeli chodzi o energię, o pomysłowość, taneczność. Wykorzystaliśmy również mały zbiornik wodny, który był niedaleko naszego ogrodu, także no oczywiście w ciągu dnia wycieczki, wspinaczki, jazda konna. Nie zdążyliśmy tylko z raftingiem, bo jeszcze był w planach, żeby w ciągu dnia, ale to woleliśmy się troszeczkę, że tak powiem, zregenerować. Zawsze można jeszcze wrócić, a jeśli chodzi o podróż poślubną, to coś planujecie? Dla mnie ta podróż poślubna to już była teraz. Tak naprawdę czas spędzony z przyjaciółmi to jest dla mnie najpiękniejszy odpoczynek i najpiękniejszy czas. Także tu moi goście mi zrobili najpiękniejszą niespodziankę. To, że byli i nikt ani nie narzekał, ani no w ogóle wszyscy przeszczęśliwi. Także no naprawdę wkraczam w piękny moment. Także myślę, że też jakby tym swoim szczęściem będę jeszcze bardziej jakby nasłoneczniała i wszystkich dookoła, bo rzeczywiście warto było poczekać na tą miłość, warto było to wszystko przeżyć. To gratulujemy serdecznie raz jeszcze i życzymy wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia na scenie. Dziękuję. Pozdrawiam redakcję.